Cześć! Jestem profesorem w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i chcę, abyś dzisiaj sprawdziła lub sprawdził swoją praktyczną wiedzę o zasadach HACCP. Przyjrzyj się uważnie zdjęciom, obejrzyj filmiki i ustal, która zasada HACCP jest zaprezentowana w każdym z przykładów. Pod koniec filmu podam poprawne odpowiedzi. Przykład pierwszy prezentuje realizację zasady czwartej – monitorowanie. Pokazane na filmie urządzenie to sortownik optyczny. Urządzenie to służy do wykrywania i eliminacji sypkich produktów, które nie spełniają wymagań, biorąc pod uwagę cechy jakościowe, np. kształt, długość, wielkość czy barwę produktów. Przykład drugi przedstawia czwarty etap wdrażania zasad HACCP do zakładu, czyli sporządzenie schematów technologicznych. Na zaprezentowanym schemacie widzimy dwa krytyczne punkty kontrolne oraz punkty kontrolne. Wyznaczone CCP to przyjęcie oliwek do zakładu i filtracja. Przykład trzeci prezentuje realizację dwóch zasad HACCP. Zasadę pierwszą – analiza zagrożeń oraz zasadę drugą – wyznaczenie krytycznych punktów kontrolnych. Zaznaczyłam to odmiennymi kolorami. Zdjęcie czwarte przedstawia weryfikację schematu technologicznego. Jest to piąty krok wdrażania zasad HACCP. Zdjęcie piąte
przedstawia monitorowanie krytycznych punktów kontrolnych. W tym przypadku jest to monitoring ciągły. Komputer rysuje wykres wartości liczbowych limitów krytycznych. Przykład szósty przedstawia fragment dokumentu systemowego dotyczącego weryfikacji zasad HACCP. Podane są metody i częstotliwość weryfikacji. Jest to szósta zasada HACCP – weryfikacja. Film przedstawia sposób pasteryzacji soku pomidorowego. Jest to czwarta zasada HACCP – monitorowanie krytycznych punktów kontrolnych. Przykład ósmy przedstawia schemat audytu. Audyt jest metodą weryfikacji systemu HACCP. Szósta zasada HACCP. Przykład dziewiąty to film o detekcji metalu przy produkcji pizzy. Mam nadzieję, zwróciłeś uwagę, jak ramię urządzenia wyrzuca z taśmy pizzę, na której pracownik położył tester z metalem. Jest to czwarta zasada HACCP – monitorowanie krytycznych punktów kontrolnych. Przykład ostatni przedstawia fragment dokumentu pod tytułem Opis produktu. Jest to drugi etap wdrażania zasad HACCP do zakładu. Teraz już wiesz, jaką masz praktyczną wiedzę o zasadach HACCP. Zasubskrybuj ten kanał, jeśli chcesz się uczyć o bezpieczeństwie żywności oraz systemie HACCP. Zapraszam na kolejne filmy.